Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Mamy dzisiaj kolejny, piąty dzień kwarantanny nad wodą. Jak widać na odludziu, nic nam tutaj nie grozi, ani my nikomu nie zagrażamy. Miejsce jest znane z naszych filmów, urokliwe, nie podlega to dyskusji. Pogoda nas rozpieszcza. Oby ryby nas dzisiaj rozpieszczały. Że nieistotne, ale myślę, że z rybami tutaj coś tam zawsze będzie brało. Dobrze. Tak mi się wydaje. Chociaż wiadomo, jak jest, tak? Ostatnio jak jest. Na łynie też zawsze biorą. Troszkę się zapomniałem, bo rozłożyłem sobie kosz, a już dawno powinien mieć namoczoną zanętę i zapomniałem o tym. 2 kilo zanęty widzę, masz przygotowanej. Tu nie będziemy tego omawiali, tak jak zwykle. 2 kilogramy zanęty, paczka ziemi, paczka gliny, tak jak tutaj od lat nęcę. Zostało mi tylko jeszcze zestaw uzbroić, to w tym czasie ta zanęta sobie, że tak powiem, dojdzie i będzie można od razu przystąpić do łowienia. Mam nadzieję, że te słońce też się schowa, bo tu jak jest słonecznie, to jest lipa straszna. Także czekamy na chmury. Zanętę przetarłem przez sito, nie tak jak zazwyczaj, że opuszczam tą czynność, ale uważam, że do odległościówki zanęta lepiej jak jest jednorodna, bo wtedy te kulki ważą faktycznie tyle samo przy danej wielkości i można troszeczkę precyzyjniej nęcić, także tutaj nie podchodzę aż tak bardzo nonszalancko. Odmierzyłem sobie około 45 metr, jest to 5 metrów mniej niż maksymalny zasięg mojego rzutu. I chcę łowić jak najdalej, bo tutaj właśnie z moich doświadczeń wynika, że im dalej się łowi, tym prawdopodobnie będzie lepiej. Do tego będą paczki ziemi, paczki gliny. Chciałbym złowić jakieś fajne ryby, a na fajne ryby zawsze lepiej, żeby zanęta była bardziej zwarta. A robaki? Słucham? Robaki tutaj jakieś będą? Troszkę kasterów dodam, ale śladowo bardzo. Tutaj robaków za bardzo, tak jak już mówiłem w poprzednich latach, nie ma co dawać, bo wtedy te podleszczaki atakują bardzo mocno. O, mieszanka jest fajna, klejąca, ani ciężka, ani lekka. Nieprzemoczona, taka medium. Bo też tutaj kiedyś właśnie zrobiliśmy taką bardzo tęgą zanętę i ona się nie sprawdziła. Te ryby nie są aż takie naiwne, żeby walić w zabetonowane kule. Najpierw zarzucę zestaw i zobaczę, jaką wielkością kuli dostrzelę, mniej więcej do spławika, żeby się nie okazało, że kule będą za duże. No tak. Ledwo dorzuciłem, ale też i rzut nie był najlepszy. O, zrobimy sobie najpierw taką w jednej dłoni kuleczkę. Zobaczę, czy ją dostrzelę. No nie łowiłem już odległościówką parę miesięcy. Ostatni raz na zawodach w Nowej Soli. No, metr przestrzelona. O, takiej wielkości. Tak powiem, dłoniaczki. Jeszcze się upewnię. Raz strzela. Idealnie. Idealnie to leci na 45 metrów. Tak jak mówiłem, troszkę kasterków do tego. Nęcenia mogę być zadowolony. Nie było perfekcyjne, ale bardzo przyzwoite. Myślę, że taki prostokąt 3 na 2 metry zanęciłem. Z czego dużo kul wpadło praktycznie w punkt. No to niespodzianka, co? Pierwszy rzut. I proszę bardzo, nawet się nie spodziewałam sama. No, my
myślę, że mały leszczyk, wiesz, bo tak... O. Ale ja ostatnio zawsze się mylę, także zaraz zobaczymy, co to. Miejmy nadzieję, że płoć. Słuchaj, Gaspar, najważniejsze, że ryba. No, rybka tu nie zabraknie. Może być płoć. Płoć to by było super. No, to będzie płoć raczej. Bo nie wychodzi do powierzchni, wiesz? Ale jeszcze od razu zaraz pójdę. Tak. Mhm. Piękna płoć, patrz. No kurczę. No, rewelacja. No naprawdę. Pierwsza ryba. I od razu piękna płoć. No, taka 30-centymetrowa. Śliczna. No, ale fajnie się zaczęło. Tak. Piękna. Nie całujemy, bo jest wiadomo wirus. Nie będziemy tu... Nie przenosi ale się śliczna. Do zwierząt. Śliczniutka. Jest ryba, ale tym razem mała niestety. Ale zwijania jest. No, bardzo daleko. Jakaś bardzo mała. O, o kurczę, leszczyk. Leszczyk, widzisz? I co? Płoteczka nieduża. No, ale w płoteczkę. Chudziutka bardzo. Na razie małe, ale ryb jest dużo. O, no, patrz, jaka ładna płoć. No ta to już ładna spora. Jak są takie, to myślę, że dzisiaj jest też szansa na medalowo. Najważniejsze, że ta całkowita drobniczka nam nie przeszkadza. Bo jak zginęła się. Trzeba okulary założyć, bo już ledwo widzę. Nawigatory. Co, lepiej? Tak, zdecydowanie. Płoć to naprawdę fajna będzie. No zaraz zobaczymy. No wydaje mi się, że to płoć. Będzie piękna płoć. Ale to jest przyjemność takiego holu. Nie aż taka duża jak myślałem, to była bardzo waleczna. No nie przesadza, nie jest mała. Mała nie jest, nie? No nawet tamta była większa, szok, jaka silna. Olaka okrągła, nie? No właśnie, no, przynieśliśmy tutaj miarkę, zobaczymy. Ona nawet tamta była dłuższa, to nie ma na 30. To gruba jest. Ale ta jest właśnie taka wygrzbiecona, bardziej taka kluchowata. No, 29 cm ma. Ale jaka... Ale grubiutka. Grubiutka właśnie, taka tłuściutka. Piękna ryba. No ale już druga bardzo ładna płoć. Obłowimy dopiero może 30 minut, 20. Dosłownie chwilę. Ten widok, jak one odpływają, jest niesamowity. One zasuwają. Dlatego nawet właśnie nie myślę o tym, żeby je do siatki rzucać, bo to jest największa nagroda właśnie zobaczyć, jak ona odpływa w tej czystej wodzie.
niespodzianka. O, dzięki. No, czapka się przyda, bo jest bardzo zimno. Tak, pogoda się zmieniła drastycznie, ale na pewno na lepszą dla ryb. No, oby było. No, jest szansa na dużą płoć dziś. No, powiem tak. Lepszej pogody na to łowisko nie można sobie wyobrazić. Słońca za bardzo już nie ma. Zrobiło się zimno. Drobnica mocno nie przeszkadza. W zasadzie już tylko na początku troszeczkę przeszkadzała. I jeszcze faleczka do tego. Nie ma problemu, o dziwo, z dorzuceniem zestawu. Czegoś najbardziej bałem. Spławik dobrze lata. Wędka daje radę. Także no, widzę już, że nie będzie dużo tych ryb, ale można trafić wspaniałą płoć. Jak na razie fajne ryby, ale małe. Na razie najważniejsze, że płoteczki do mnie. Tak. Piękna wzdręga, co? Mhm. Śliczna ryba. Ciekawe, jaka duża ona jest. 30 ma? Myślę, że tak. No, 29, 30 cm bez 2 mm. Jaka ładna. Złota rybka. Złota rybka, nie? Na kukurydzę wzięła. Kolejna fajna ryba na kukurydze. No, jak płoć, to by naprawdę ładnie. No, zobaczymy. Łatwo przyszło do brzegu, ale tu się poddać nie chce. Piękna płoć. Wow. To jak leszcz duży. Ale ładna. Zobacz, jaka płoć. I na kukurydzkę. No. Ogromna jest. Zaraz zobaczymy, ile ten. Ile ma centymetrów. No piękna jest, naprawdę. No, myślę, że medalowa. Ale śliczna. Powiem ci, że już się poddawałam. Nie. Piękna. No, śliczna. Cudowna. Zobacz. Ja cię nie mogę. Ona ma 37 centymetrów. No, bomba. Ale szok. Ja myślałem, że taka z 34. No co to za tylko, ale tu ma łuski. Widzisz, warto było tyle czekać. No, bo już pogoda się zrobiła koszmarna. Tak, koszmarna. Białe. Godzinę brały same takie średnie płotki. Tego już nie pokazywaliśmy. No śliczna. Cudowna ryba. To chyba już musisz ucałować, nie patrz na tego. No. No. A, na ciebie tutaj czekałem. Ale piękna ryba.
Udało się. Udało się. Wyczekana w tym zimie. I na kukurydzę. I na kukurydzę, no. No. Znowu ładna wbręga. Łowię już 3 godziny i wyglądało to mniej więcej tak, że przez 2 godziny łowiłem spore ilości fajnych płotek, ale nie rekordowych, takich 20-paro centymetrowych, największy miał tak 27-28 cm i stwierdziłem, że nie będziemy tego nagrywać, bo to jest nuda, to jest coś, co już tutaj pokazywaliśmy i nie będziemy naszych widzów zanudzać. I no i co? I postanowiłem pójść wabank, założyłem 2 kukurydze i złowić coś konkretnego. Pierwsze branie to od razu, po jakimś czasie oczywiście, była fajna wzdręga, a dosłownie zdążyłaś usiąść, jeden rzut i trafiła się ta piękna medalowa płoć. A tak naprawdę mamy jeszcze, jeżeli wytrzymasz, nie zamarzniesz, a pogoda się troszeczkę ustabilizowała, wieje już troszeczkę mniej, nie jest aż tak zimno, jak jeszcze godzinę temu, to jeszcze można z godzinkę, może 90 minut połowić i może uda się jeszcze jedną taką płoć złowić. Także nie będziemy tutaj zadręczać widzów, marnować ich czasu na pokazywanie jakichś tam mniejszych czy średnich ryb, tylko czekamy na okaz. No może się zdarzyć, że nie złowimy tej ryby. To znaczy, jak to może się zdarzyć? To bardzo mało prawdopodobne, żeby się zdarzyło. W każdym bądź razie nie męczymy widzów. Jeżeli ten film się jeszcze nie kończy, jeżeli moje łowienie się nie kończy, za 10 sekund to znaczy, że pojawi się jeszcze jakaś fajna ryba. Okej. Okay. Jest jakaś duża ryba. Taka bardzo. Ale na pewno nie jest tak duża jak poprzednia. O! Spadła. Czyli niepokorzona. No, była ładna płoć, ale nie tak duża jak poprzednia. Troszkę mniejsza prawdopodobnie. Niestety nie zobaczyliśmy. Kończę. Zmarznięty jesteś. Czerwony, buzia czerwona strasznie. No, trochę czasu tu ostatnie spędziliśmy. 2 godziny to pogoda dała popalić. Było naprawdę zimno. Nie to co rano. Ale... Kurczę, kwarantanna udana, nałowiłem się ryb oporowo, nie nagrywaliśmy wszystkiego, a w zasadzie prawie nic nie nagraliśmy. Było widać na początku dużo średniej ryby, czasem większa płoć wzięła. Ostatnie 2 albo 3 godziny już mi się od tego wiatru wszystko w głowie miesza. W każdym bądź razie większość czasu poświęciłem później polowaniu na te sporadyczne, duże ryby. Trafiła się piękna płoć. Na 2 kukurydze, a potem na 2 ziarka kukurydzy miałem jeszcze tylko jedno branie. Spadła nam fajna płoć, być może też około medalowa. A potem, kiedy się nudziłem, bo nie miałem tych brań na te 2 ziarka, zakładałem jedno, to praktycznie po chwili następowało branie i trafiał się jakiś krąb, płoć, nieduży leszczyk. Żeby ten film nie był taki pusty, że tak powiem, a miał trochę merytoryki, to pokażę zestaw, jaki łowiłem, bo bardzo dobrze mi się sprawdził. Jest to zestaw i w ogóle system łowienia, który podpatrzyłem u Włochów. I teraz tak, zaznaczę, że to jest, bo nie wiem, czy powiedziałem, zestaw do dystansowego łowienia. I tu jest taką bardzo kluczową sprawą to, aby na kołowrotku była cienka żyłka. Tu jest żyłka 0,16, tylko podkreślam, że to jest prawdziwe 0,16. I do tego mam przywiązaną żyłkę węzłem baryłkowym 0,20. Jest to tak zwany przypon strzałowy. I teraz bardzo ważne jest to, aby ten przypon strzałowy był 2 razy dłuższy od naszej wędki. Chodzi o to, aby ten węzeł podczas rzutu spoczywał na szpuli, a nie był gdzieś między przelotkami, bo to na starcie skraca nasz dystans. No i co? 2 razy dłuższy, ale też ważne, żeby przypon strzałowy nie był świeży. Tak jak właśnie. O, widzisz, ja już bym zapomniał, a to jest najważniejsza rzecz, bo nic on nam nie da, jeżeli ta żyłka nie będzie przełowiona.
tutaj jest żyłka 0,20, jak już wspominałem, tylko ja sobie ją tam w zeszłym roku przełowiłem 2-3 sesje z jakimś ciężkim zestawem, żeby ona nabrała tych właściwości tonących, bo jeżeli weźmiemy sobie tą żyłkę tak bezpośrednio ze szpuli, ona na pewno nie będzie tonęła i efekt będzie odwrotny do zamierzonego. I teraz ktoś może się zapytać, dlaczego po prostu nie żyłka 0,20, tak? Po co ten przypon i tak dalej? A to dlatego, że kiedy mamy boczny wiatr i generalnie kiedy wieje i rzucamy bardzo daleko, a żyłka ma dużą średnicę, to robi się nam taki balon. Owszem, zestaw poleci daleko, ale żyłka zrobi taki balon, on opadnie na wodę i nawet jak zatopimy, to żyłka ułoży nam się takim łukiem. Jeżeli mamy cienką żyłkę, to dzisiaj było fajnie widać, że zestaw leciał prościutko, a żyłka liniowo padała na wodę. No i wiadomo, zatopić żyłkę 0,16, 0,20 to nie ma porównania. Jeżeli chodzi o zestaw, to też jest taki dość ciekawy. Od samego dołu go pokażę. Tutaj jest przypon 35, może 40 cm, nie wiem dokładnie. No haczyk wiadomo, duży musiał być, bo to łowiłem na kukurydzę. Krętlik. Krętlik nie ma znaczenia jaki. Pół metra wyżej, jedna śrucina 0,4 grama. To nie ma znaczenia, czy tu jest jedna śrucina, czy 10 mniejszych. Ważne, żeby to nie było więcej jak pół grama. I to jest całe obciążenie. Zaraz wytłumaczę, dlaczego takie obciążenie. Albo od razu wytłumaczę. Chodzi o to, że jeżeli łowimy na duże przynęty, to też wiem od kolegów z Włoch, że i oni tak łowią, kiedy łowią na duże przynęty, a specjalizują się w łowieniu na duże przynęty, to lepiej zastosować właśnie małe obciążenie na żyłce, oczywiście tam gdzie można, bo tutaj jest płytko, aby sygnalizacja brania nie była zbyt szybka. Duża przynęta, jak na przykład dwie kukurydze czy jakieś dendrobeny, ryba musi mieć czas, aby tą przynętę, mówiąc tak prosto, połknąć. I wtedy, kiedy to obciążenie na żyłce jest dużo większe, no to mamy szybką sygnalizację brania i nasze ruchy mogą być zbyt nerwowe i w efekcie za szybko zatkniemy. Dlatego tutaj jest właśnie bardzo mało obciążenia i ma to też ten atut, że jak ryba pobiera tą kukurydzę, ona nie czuje absolutnie żadnych oporów. Dopiero kiedy sobie ją zasie i sobie odpływa, to my dopiero wtedy widzimy takie ładne, płynne branie. I teraz jeszcze kolejna taka fajna rzecz, którą się nauczyłem od kolegów z Włoch i ona naprawdę fantastycznie działa, to jest ich system mocowania spławika na stałe. Polega on na tym, że mocujemy kilka śrucin, tutaj akurat mam 6, ale czy to jest 5, czy 10, czy 6, to nie ma znaczenia. Dwa koraliki między krętlikiem i stoper. Kurczę, no lata to fantastycznie. I no i jest tanie, tak? Nie potrzebujemy żadnych łączników, wystarczy nam krętlik z zagrawką i to ma same plusy, poza jednym minusem. Musimy bardzo uważać z tym systemem ze względu na tą ilość śrucin przy cienkich żyłkach, tak? Czyli jeżeli łowimy cienką żyłką, to trzeba uważać, sprawdzać, żeby ten tutaj nam coś nie strzeliło. Spławik, który dzisiaj stosowałem, to 14 gram. No i teraz też bardzo ważna rzecz, jeżeli łowimy daleko, przeciążenia i opory są bardzo duże, no bo jednak napór żyłki, dystans, to wszystko robi, sprawia, że potrzebujemy wypornych spławików. Tutaj miałem po prostu plastikową rurkę, pustą w środku, bardzo wyporną, dobrze to działało. Taki jeszcze miałem fajny bajer, że teraz, kiedy już nie było dobrego światła, to miałem czarną końcówkę. A jak świeciło słońce, to miałem czerwoną. Taka ciekawostka. I to tyle. No i co? Teraz ten film, można powiedzieć, że chociaż trochę jest merytoryczny. Tak wygląda mój zestaw dystansowy na niedużą głębokość. No nic, Patryk. Dziękuję Ci ślicznie. O, jaka zmarznięta. Za dzisiejszy dzień. Jesteś dzielna, naprawdę. Podziwiam Cię. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.